skończyłaś 5 lat temu. Bardziej fascynowało mnie to, co joga umożliwia, żeby zrobić z ciałem. I to, że przejmujesz nam taką pełną kontrolę i masz jego pełne poczucie. A ja do Kawkowa przyjechałam, kiedy było mi tak jakoś mniej wygodnie i w mieście, i miałam też takie poczucie, że szukam cały czas takiego swojego miejsca. No i pamiętam, że przyjechałam tutaj i było dosłownie tak. I tak to się zaczęło. I wszystko odpuściło, i horyzont, którego nic nie zasłania. Wydaje się trywialne, ale że jest po prostu nocą niebo usiane gwiazdami. Tego, że jest naprawdę dużo przestrzeni i że ta natura jest tak blisko. A kiedy faktycznie jest tak, że jesteśmy tacy leniwi i rozgłaźli i powinniśmy powiedzieć, dobra, trzeba coś zrobić. No, trzeba to zrobić, to się samo nie wydarzy. Wcale nie trzeba być przygotowanym do tego, żeby... Nie, trzeba po prostu pójść i dać sobie taką swobodę na to, że może być fajnie. To gdzieś to zrodziło, że skoro moja głowa tutaj odpoczywa, sprawdzone, no to może będą też mogły i inne. Żeby część osób, która nie ma jej na co dzień, mogła dostać chociaż tak w takim małym pakiecie to wszystko.